Jarek, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną w boksie Jacob. Jestem ja, dzień dobry, witam wszystkich. I dzisiaj będziemy odpowiadali na pytania od youtuberów i weźmiemy udział w quizie o youtuberach. Jeżeli odpowiemy dobrze, spada na nas jakiś bonus, a jeżeli odpowiemy źle, spada na nas niestety jakiś przeterminowany produkt, więc nie róbmy sobie smaka tej rano. Bo i tak wszystko będzie obrzydliwe. Razem z Jacobem postanowiliśmy, że zrobimy taki mini konkurs, gdzie będzie do wygrania wspólna kolacja, możemy tak to nazwać. Coś takiego, co chcecie. Razem ze mną i Jacobem pójdzie na tą randkę. dwóch widzów. A jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim konkursie, no to musicie wbić pod nasze najnowsze posty na Instagramie. Link do Instagrama znajdziecie w opisie, a tam macie wszystko dokładnie opisane. To co, Jacob, jesteś gotowy? Jak zawsze nie jestem, ale nalecimy, dawać mi te rzeczy. Robimy tak, wy zostawiacie apeczkę w górę, a Jacob za was przyciska pierwszy przycisk i usłyszymy, jakie to będzie pytanie. Dobra, to ja klikam ten. Jaka była pierwsza produkcja, w której dubbingowałem? Nie no, Jay Dąbrowski udaje. Brawo, brawo! Aaa, on kiedyś w ogóle do Stanów leciał, żeby coś nagrać, ale w ogóle nie wiem co, nie mam pojęcia, Jasiu. Mi się wydaje, że ja wiem, Ralf, taki potworek był, to nie wiem, to jest jakaś bajka była. Ralf Demolka, był coś takiego. To? Niedobrze, bomba na banie leci. Co to jest dobrego? Majezon! Chcesz trochę majoneziku? Dziękuję. Proszę. Jacob, bo to król jest majonezu. To ja teraz poproszę kolejne pytanie, może tak. Jak nazywa się moja debiutancka płyta? Podpowiem, że taki sam tytuł miała moja debiutancka piosenka. Nie. Ja wiem, jak powiem. Wiesz? Ale no, nie powiem. Jeju, ja nie odpowiem. Przepraszam cię bardzo, ale nie odpowiem na to pytanie. Oho! Dzięki, zasłużyłem, że nie wiedziałem, wiesz? Ale bombą leciała z keczupu, dobra. Ja w sobie wolę keczup. Nie wolę. Muszę troszeczkę, oddać ci. Lećmy z kolejnym pytaniem, bo zapowiada się grubo, nie? Drugie pytanie może tak. Siemano, pytanko ode mnie. Ile mini Mike ma wzrostu? Pozdro. Ja pierdzielę, dobra. Troma ma z 1,80 m, Chris ma tak z 1,70 m parę. Mini Mike jest, no on musi mieć tak z 1,31 m. 3? Nie? 1,33 m. Nie, no żarty, że 1,31 m. Ja O! Ja myślałem, że to płatki. Nie, to chyba psia karma. To psia karma, no zdecydowanie psia karma. Dobra, to teraz ja poproszę pytanko, może te. Wymień 5 youtuberów z top 10 pod względem subskrypcji. Na świecie? W Polsce. W Polsce. Bloek, Rezi, Freeze, Stu i... Zeboland? No te traktorki. Bazyland. Bazyland, no i co, dobrze. No. No chyba nie zaliczamy pana Bazylanda. Chyba za odpowiedź, ale to taki... Ale bonus, no ale właśnie, nie, no, no. Nie było to złe, jest całkiem przyjemne teraz ty. Teraz ja bym to sobie polecę tutaj. Jakim samochodem jeździ Rezigiusz? O! Mustang? Dalej Mustang? Ja strzelam Mustanga, 5-0 i to tyle co wiem. Audi RS4. Boże, on przecież ma... Jeszcze... Boże, makaron! Masz, Krystek. To dla ciebie. Dzięki, że się podzieliłeś. Nie ma sprawy. Dobra, to ja poproszę te pytanko. Czy na moim kanale pojawił się kiedyś Among Us? O Boziu! Nie? Nie pojawił się? Ja się dawał, że Najgorsze, nie otwieram. Czuję, groszek! Czuję, po węchu. Dobrze, czujesz. Tak, groszek. Groszek, klikam tu. Ile ostatnio wbiłam subskrypcji na moim kanale? W jakim okresie nie ma? Chodzi o to, że jakiś specjal, tak? Załatwiła cię i tyle. Pół miliona na pewno ma. Milion? Pół miliona! O! To taki bonus! Gdyby to nie było przeterminowane, to byłoby mega item, no. Prawda. Groszek mogę ci dać. Nie. Ja oddaję. Okay. To ja poproszę tym razem te pytanko. Porządkuj od najmłodszego do najstarszego. Freeze, Rezi, Blowek, Stu. Stu, Rezi, Blowek, Freeze. Blowka o rok. Nie. Let's go! Kurde, dobrze się stawało. Obsiane!
Widzę, ale szczerze, rozumiem, że muszę pomylić, bo blog już jest takim dinozaurem, jest tak dobra na YouTube, że ciężko się wiesz, nie pomylisz, nie? Ale byłem blisko, dobra. Teraz ja sobie kliknę tutaj. Ilu jest członków Teamu X? 10 pod X. No magia. Natsu, Monika, Patrycja. Dobrym fanem jesteś. Tak? Julka, no stary, że wiadomo, że tak. 8. A Stu? Nie no, 8, ja daję 8, 100%, tak. Dobrze. Dobra, odpowiem! Dobra, to widać, że... A bonus, halo, gdzie jest bonus? O, majtki, gacie po tacie. To teraz ja. Jak nazywa się kot Murcix? Krokiet! Dobrze? Dobrze! To jest ten panem, no! Dawaj, panusik! Krokiet. Panie Bożu! Murcix, stary, to też widać, że tak pomysł. Dziękuję. Bo było za łatwe, tak? Bo było za łatwe, to wisienkę jeszcze po prostu. Dobra, to teraz ja polecę o szybkości, wezmę sobie to. Kiedyś w piątej klasie podstawówki prawie wyrzucono mnie ze szkoły. Byłem zawieszony w prawach ucznia przez 3 dni i przez te 3 dni decydowano, czy mają mnie wyrzucić ze szkoły, czy nie. I pytanie, za co chcieli mnie wyrzucić z tej szkoły? Bardzo dobrze! Witamy Piotrka serdecznie, ale za co chcieli go wyrzucić? Izaka, za co mogli wrzucić Izaka, no? Za ściąganie. Musiał się bić z kimś, ja wstałem za jakąś bójkę. No? Była bitka ostra. Na przerwie obiadowej puszczaliśmy z kolegami petardy w lesie i zostaliśmy przyłapani. Nie petardy! Na to, nie? Co to jest? Halo góra, koniec! Pomidorowy! Trzeba było słuchać tego Izaka na live'ach, uważnie, byś trzeba wiedział. Było. Nie trzeba do kiedykolwiek mówić. To teraz ja to poproszę. Jakie rasy koty posiadam? Jeżeli nie wiecie, mogę dodać, że można spotkać je w pewnej grze. O, potężny włodarz! Oceloty. Dwa. Też wiedziałem, też wiedziałem! Tak, też wiedziałem! Bonus, Crazy Frog! O, a to git bonus akurat. No i dobrze. Przydałby mi się teraz. Lecimy! Pararapa, tyk! Jak nazywa się najlepszy speedrunner w Minecraft? Boże, to jest za prosty, tylko... Nie wiem, chyba go zaliczamy. Dream, bo on tam była jakaś drama, nie wiem o co chodzi, ale Dream i tak na pewno jest najlepszym speedrunnerem. Dobrze, 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 nice. Bonus, dajcie no, cokolwiek. Musisz ubrać, no przecież nie będę ci na głowę przespadać, no stary. Całe urąbane, to nie jest bonus, ja to będę robił tak, to jest mój nowy bonus, lecimy dalej, moja kolej. Wymień jeden film, który aktualnie jest na karcie na czasie. Na pewno coś od Kalucha GTA jakieś. Ale to jest karta Siegiera, to musi być karta na czasie na czasie. Karta na czasie na czasie? Nie wiem, ja nie wiem, co jest pracą karty na czasie. Czasie i zasłużyłem. Zasłużyłem na to. Domołkę na banie. O kurde, tylko ale... będzie tak uratowały. Ale dymy, no! Dobra, to ja sobie kliknę teraz tutaj. Pustynna burza. Idol jest tylko jeden. Kto to jest? No, musisz odpowiedzieć, pamiętaj, że możesz się narazić, jak nie zgadniesz. Nie, no myślę, że wiem o kogo chodzi. Wstałem, że chodzi o Ksajo. Dobrze! Dobrze, stary! Źle odpowiedziałem? Dobrze! To jest bonus? Tak, na to wygląda. Najbliższy bonus. To jest za mną totalnie. Wymień trzy najpopularniejsze filmy na kanale JJ-ki. Mama ostrzegała. Przed czym? Mam pioseneczka. Hot 16 okay. Challenge. To starczy? Nie, to jeszcze tego. Boksy ostatnie. Ostatnie boksy. Nie. Haha, dobrze, kurde, lejcie na niego. Nie? A ty lubisz to? To jest, aha! Bonusik dla ciebie wleciał jak Piwczak, mi... Piwczak! Dobra, ja lecę dalej, rzucę sobie tu. Ile lat ma joystick? O Boże! Jak nie będziesz wiedział, ja go spuszczę ze smyczy. A to wiesz z czym grozi, nie? Był nieszczepiony. Strzelam w 3. 4 jednak. Źle! Źle? 3. Ej, smacznie, pachnie. Ale zimno, 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 zimno! Co to jest w ogóle? Brzoskiniowa maryna. Ooooooh! Nalepon! To ja teraz poproszę może... Jaki kolor należy do Leksia z Teamu X? Żółty! Skąd to wiesz? No nie jest tak? Ja jestem fanem Teamu X jakby coś, nie? Bo znam członków, ale on wie, że ten ma żółty. No bo Leksiu zawsze chodzi w takiej żółtej bluzie. Taka o!
Co to ma być i trzy piłki? Uwaga! Nie wiem co mam. A jest! Nie widziałem! No to tutaj polecimy sobie. Jaki był mój pierwszy sposób na zarobienie pieniędzy? Piłka nożna, on grał w piłkę, on był dobry w piłkę nożną, ale nie, to nie było pierwsze. On... No fejkowe rzeczy jakieś sprzedawał, na pewno. Jajka? Czyli źle. Piłka. Bardzo źle. To co on piłka robił? Nożna. Piłka nożna. Piłka nożna? Kurde, no wiedziałem, że gruby grała, ale że od razu. No to może... O, ten. No dobra, to teraz czas na pytanie ode mnie, a pytanie brzmi, w którym roku na moim kanale stuknął milion sobą? Nie będę wiedział, ale myślę, że 2018? Aż taki stary jest Citrox? Dobrze? Yeah! Nie! No co to pierwszy? Kocham cię, Karol. Witamy emeryta. O, o. Teraz to co ja oczy przed? Dobrze. To chyba rogalika. Bo jak rogalika to... Lecimy dalej. Uwaga! Jaki jest najpopularniejszy film na moim kanale? Bo straci status przyjaciel na Facebooku, tak? Chyba znajomy. No, no Hot 60 musi być najpopularniejsze twoje. No ma ponad 4 bańki, musi być to. To prawda. Dobra, mamy, let's go! O! Co to jest? Jest parasolka i to taka, wiesz... Ej, najlepszy bonus ever, nie? Na banie. Okej, okay, to chyba to. Jaki tytuł nosi ostatni film Jacoba? Jak to jaki? Ostatni film Jacoba był dzisiaj. No, był dzisiaj, to prawda. I to było Spróbuj się nie zestrzec w jacuzzi challenge. Nie wiem, nie powiem. Co to za ciapka? Wielka ciapka działa. Testujemy parasol? Działa. O. Jak wita się Manojek? Siema na maneczko! Z tej strony Manojek i w dzisiejszym odcinku z gry Fortnite i sobie latuje takie Fortnite. Tak się wita Manojek. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ty, parasolkę może ściągam. O, jednak nie ściągam, nie ściągam, nie ściągam, nie ściągam, w żadnym wypadku nie ściągam parasolkę. Ale że wita świetlana jest bonusem? O. Jaką największą liczbę łapek udało się zebrać JJ-ce pod filmem? 120 tysięcy! 150 tysięcy. No tak. O, łeb. A dobra, jednak już nie. Barszczyk? Czerwony. No, dobrze, że mam te okulary, nie? To ja poproszę, skoro Farel cierpi, niech cierpi dalej, a ja poproszę to. Ile wyświetleń łącznie zgromadził mój kanał? 107 milionów. 105 milionów 718 tysięcy. O, 1 milion! Ja nawet proszulki nie zdążyłem ubrać. Co to jest? I czemu tego jest tak dużo? Czekaj! Odpalę oczy! Orbisy! Ty masz za dużo tych kuleczek. Orbisy, piłet... Do buzi mi trafiłeś, strasznie! Do buzi mi widzę. Ile tego jest? Kto jest najpopularniejszym Polakiem na Instagramie? Najpopularniejszym Polakiem na Instagramie Robert Lewandowski. Dobrze? Tu zostałeś. Okej. Coś dobrego, ej! Kurde, wyślizgło mi się z ręki! Całą paczkę paluszków dostałem, ale po co mi ona? O Boże, gruby już nie sięga. O. Frizz w swoim magazynie ma jeden przedmiot, który należy do JJ-ki i Farela. Co to jest? Ja wiem, to jest... nie wiem. No? Kilof, takiego tęczorożca ma. Kupił od Justyny na live'ie kiedyś, kupił go. Po, źle? Co ty masz tam? Błąd systemu! Fajny ten błędny system. Error? Nie, to była poprawna odpowiedź, ale góra zadecydowała inaczej. Chyba zadecydowała, że to było jako prezent. Jeszcze nie było tego! Krystian, wolę srebrną czy złotą biżuterię? Złotą. O. Chyba srebrną. Chyba srebrną. To nie oznacza złotej, dobra. Nie wiem, czego nie klikałem. Tego. Myślę, że to pytanie może być ciekawe, a mianowicie ile lat miałem, gdy zacząłem nosić okulary? Ile panda ma lat? Co cię to interesuje? 7 miał. 8? 7? 9? 8? 7! Nie 7. O Jezu, jak dobrze to mam, jak dobrze to mam, jak dobrze to mam. Panie! Uspokój się pan, tam u góry, nie? Pan się leje. Co
Co to było? To jest. Twój boks jest cały suchy, nic się nie dzieje. U mnie są tak. Nie, on jest taki syf, że nie idzie patrzeć nawet. Dobra. Kościu, ja tu pływam zaraz, naprawdę. Poproszę pytanko o. Siema Krystian, moje pytanie do ciebie wygląda następująco, mianowicie jaki był pierwszy nasz wspólny odcinek na twoim kanale? Dokładny tytuł. Dokładny tytuł, jeszcze chciałeś powiedzieć? Niemożliwe kształty Fortnite. Nie. Nie? Nie wiem, ale... Widzowie, sprawdźcie to i trzeba go zweryfikować, nie? Czajko, stawia tą kolację! Mi udupił fest, dawaj teraz ty. To. Jakim samochodem jeździ Promba? Promba, bomba... Ty masz te samochody, nie? AMG... Powiedz, że masz A4-5, a nie A3-5. Nie tak, czyli A3-5. Promba sprzedał swój samochód i obecnie nie ma nic, czeka. Sprzedał samochód? Kiedy niby? Czym jeździ Promba? No to pewnie dzisiaj sprzedał, ja takie pytanie. PKS-em była poprawna. Okay. Dobra, to teraz ja. Jaki jest aktualnie rekord polskiego Twitcha? O kurczę, to... Raczej ten rekord należy do Idola. Do Idola? Wszystkich widzów? Mutujemy się Ksajo Challenge. Dobra. Nie wiem, ze 180 koła. Zmieni się mój kolega po prawej, więc proszę go ukarać. Przepraszam. Przepraszam, że... no stary. Nie, jest taki zły. Nie jest taki zły? No. Muszę to ściągnąć i wybiorę sobie... Ile odbyło się gal Fame MMA? No nie, no proste, no nie mogę się pomylić. Teraz jest 11, to się odbyło 10 plus 1 hype'u, no ale 10 samego Fame'u. Prawda? Nieprawda? Powiedzmy, że prawda, no błagam, no. Tak, prawda! Dobra, także moi drodzy, Jacob wygrywa dzisiejszy odcinek, piąteczka. Piąteczka. Chociaż chyba parę lat powiedział na więcej pytań, ale nie można. I zwycięski wszyscy był u mnie. Tak jest, także moi kochani, to było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, wbijajcie nasze Instagramy, bierzcie w udział w mini konkursiku, bo do wygrania jest z nami kolacja w tym boksie. No, w tym boksie to jest nie wykonał. Zwycięstwo. Wbijajcie do Jacoba, bo u niego wleciał taki sam odcinek wczoraj, więc musicie zobaczyć, co tam się wydarzyło. Do następnych, trzymajcie się, miłego dnia. Piona!